Dzień dobry, moje drogie wagi. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na kolejne 7 dni od dnia publikacji. I teraz tak, kochani, przez kolejny czas, myślę 2 do 3 tygodni, filmy będą się pojawiać w zmienionej odsłonie merytorycznej i zostaną przeze mnie nagrane wcześniej i Wam ukażą się w formie premiery, ok? Do standardowego jakby trybu pracy wracamy z końcem, znaczy ja wracam z końcem lipca. Ok, zaczynamy, moje drogie wagi, Wy sami odpocznij, jesteś też znudzony jakąś sytuacją zawodową, domową, zawodową. Może ci być nudno, jesteś niezadowolony, nieukontentowany z jakiejś historii, tak? Związanej albo ze sprawami domowymi, albo ze sprawami pracowymi. Brak ukontentowania tutaj. Ale też znudzenie, bo to, co teraz robisz, może nie wyczerpywać twoich ambicji. To jest jeszcze taka tutaj historia. Nie wyczerpuje moich ambicji, nie daje mi rozwoju, nie daje mi satysfakcji. Trochę mnie to już nuży. I to jest moim zdaniem związane ze pracą bardziej, że potrzebuję nowych wyzwań, szukam dla siebie nowych wyzwań. Sprawy uczuć. W sprawach uczuć gorąco, chciałam powiedzieć, i pojawił się ten rycerz mieczy, który tak bardzo pędzi po swoje, że aż po drodze wszystkie chałupiny pali. Prawda? Tutaj jakby on tak w klapkach na oczach i leci. No więc słuchajcie, może być gorąco właśnie, może dużo się dziać, mogą być gorące dyskusje pomiędzy wami a partnerem. Na pewno nudy tu nie ma, tak jak w sprawach. O, nie mogę. Tak jak w sprawach zawodowych, może być trochę znudzenie, że tutaj jakby ta praca nie wyczerpuje moich ambicji. Tak w życiu prywatnym, romantycznym, rzekłabym, nudy brak. A już jakby, teraz już jakby trochę bardziej serio. Kochani, może być jakaś taka nerwowość w waszym otoczeniu prywatnym, romantycznym w tym tygodniu. Ważne jest zachowanie cierpliwości, nie popadanie w jakąś impulsywność, też moje drogie wagi. Tutaj bowiem ten osobnik na tym zdjęciu, on wie, kiedy pokazać tą lwią naturę. Ten pazur lwi wyciągnąć, tak? Ale też doskonale wie, kiedy kierować się spokojem i dojrzałością i jakby doświadczeniami życiowymi, żeby jakąś sytuację, żeby jakiś ogień ugasić, pożar ugasić. Więc na to zwróćcie proszę uwagę. Jeśli chodzi o finanse, zwycięstwo. Gratulacje. Pięć mieczy. Postawiliście na swoim, po prostu. Postawiliście na swoim w jakiejś ważnej dla Was sytuacji natury finansowej. Wywalczyliście coś sobie. Wywalczyliście coś sobie, albo wywalczycie coś sobie. W tej walce o swoje bardzo proszę zwróćcie uwagę na jakiś tam poziom dyplomacji, żeby nie palić mostów za sobą. Część z Was uwalnia się z jakiejś sytuacji. Uwalniacie się i jest zwycięstwo finansowe. Ok? Idę dalej, zobaczymy pracę w ogóle. No, bardzo mocno panna się tutaj rysuje. To jest odpowiednik eremity. 9 monet to jest karta w ogóle Wenus w pannie. Słuchajcie, duża samoświadomość. Jestem zadowolony z siebie. To może do tego będziecie dążyć, bo tutaj jest to znudzenie. Chcę być zadowolony z siebie. Chcę, żeby moje życie zawodowe wypełniało moje ambicje. Muszę się więcej dowiedzieć, douczyć, doczytać o czymś. Muszę się z kimś skonsultować. Jak mam jakiś swój nowy pomysł rozwijać? I muszę się zatroszczyć o siebie w pracy, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. Jeśli ktoś z Was będzie występował publicznie, jeśli to w ogóle możliwe, to tutaj w tych dwóch kartach razem rysuje mi się, powiedzmy sobie, taka informacja, aby zwrócić uwagę na aspekty zewnętrzne wasze, w sensie, mogą być przykuwa i mogą mieć jakieś znaczenie, czyli na fizis jednak, na taką staranność i na jakąś wiedzę merytoryczną, którą należy doczytać. Następnie rodzina, przyjaciele, decyzje, 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 wybory i as kielichów, pięknie. Pięknie, pięknie. Więc wydaje mi się, że tutaj to znudzenie, tak to nazwę,
jest bardziej związane z jakąś stagnacją w pracy lub jakby, że sprawy rozwijają się tak jakby nie do końca szybko i może Was to trochę męczyć i nudzić, ok? Natomiast tutaj są decyzje, to jest as kielichów, więc rzeczywiście w życiu romantycznym będą jakieś gorące dyskusje. No, dwie buławy. Mówimy o tym, że chcemy iść z zapałem po to, co jest dla nas. Pytanie, co jest dla nas? Tak? Co wybierzemy? Przy tym jest as kielichów. No to wybieraj to, droga wago, co Tobie sprawi satysfakcję, że poczujesz się fajnie. Że poczujesz, że to jest dla Ciebie, będziesz zadowolony, uśmiechnięty, spokojny. To jest ten wybór. Bo tu mamy emocje, jakby, a tutaj jakby jest to, co wszystko, to wszystko, co powoduje, że my chcemy po coś sięgnąć. Więc to nie jest tu wybór natury intelektualnej. Taki nie, może nie do końca racjonalny nawet. To są jakby decyzje, które należy podejmować kierując się sercem, moim zdaniem. Gdzie leży Twoje serce? Gdzie, w którą stronę? Czy to Cię rozpala do działania, czy nie? Bo jeśli to jest kolejna nuda, no to nie, prawda? Idziemy dalej, słuchajcie, ostrzeżenia. Ostrzeżenia. Ktoś chce od Was odejść, być może. Tak myślę. Jakiś sukces osoby z Waszego otoczenia jest dla Was jako ostrzeżenie. Tak bym rzekła. Idę dalej. Coś miłego, nieoczekiwanego. Arcykapłanka i królowa kielichów. No to jest miłość w ukryciu dla części z Was. Ktoś wyjawi ale macie w ogóle, powiem Wam szczerze, zaskakujące te karty. Ktoś wyjawi Wam uczucie, albo ono się odnowi, albo po prostu długo trzymał w sobie jakieś uczucia względem Was i teraz to gdzieś tam się ujrzy światło dzienne może w końcu. To jest niespodziewane. Powiem Wam zupełnie szczerze jeszcze, że muszę zacząć co na spodzie. Cztery miecze. Ok, więc tak, jeśli chodzi o kwestie tutaj, tak na początku mówiłam, że możecie być troszeczkę znudzeni jakąś sytuacją, być może zawodową, to ważne będzie nie szarpanie się z nią, tylko danie sobie chwili czasu na odpoczynek. Bo cztery miecze to jest taka energia, w której my zamykamy się ze sobą w naszym miejscu, takim azylu, gdzie dobrze się czujemy i po prostu staramy się wyciszyć umysł, wyciszyć, dać mu odpocząć. I wtedy przychodzą do nas różne pomysły, mogą przyjść różne pomysły o głębszym znaczeniu. Jak wcielać pomysły w życie bez wysiłku. Okay? Więc tutaj jakby w czasie jakiegoś odpoczynku, w czasie jakiejś czynności, która Was wycisza, która Was relaksuje, może Wam przyjść do głowy jakiś super pomysł, jak pobudzić, rozbudzić Wasze te wszystkie aspekty życia, moim zdaniem zawodowego, które ostatnio Was zaczęły troszeczkę nie spełniać ambicjonalnie, nie spełniać Waszych ambicji, okej? Okay? To chciałam powiedzieć. Jako ostrzeżenie, no to uważajcie też, nie chcę nikogo straszyć, ale wiecie, jakąś podróż w najbliższym czasie do swoich rodziców, tak, do kogoś z rodziny być może, ok? Po prostu zwróćcie uwagę, czy wszystko macie, czy niczego nie zapomnieliście i tak dalej, ok? Na to zwróćcie uwagę. Uważajcie też, tak jak mówię, to bardziej mi się rysuje jakaś osoba w Waszym otoczeniu, że nie zauważyliście, że ona się oddala od Was, tak? Że nie zauważyliście, że ta osoba się oddala od Was. Wyjmę Wam jeszcze jedną kartę. Ale zauważycie, bo na spodzie tej drugiej talii jest triumf. Więc doprecyzuję wagą tą historię. Jeśli to nie jest z Wami spójne, to tak jak często powtarzam, zapraszam serdecznie. Księżyc, ascendent i Wenus. No kochani, to może być ktoś z Waszej rodziny, ktoś najbliższy, Wasz partner romantyczny, z jakiegoś powodu się oddala od Was ta osoba. Oddala się, ale to nie znaczy, że ucieka przed Wami.
No może dla jednej osoby. Chodzi o to, że po prostu gdzieś tam tracicie łącze ze sobą, tak? Dla tej osoby to jest takie jakby jakiś sukces w życiu, tak? Jakiś pozytywny obrót zdarzeń, który de facto powoduje, że między wami relacja może zacząć się trochę rozchodzić. I to chyba o to chodzi w tym przesłaniu. Tu jest to ostrzeżenie, żeby na to zwrócić uwagę. Okay? Uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.